Czy wiedziałeś, że w Terrarii 1.4.4 dodali ulepszenie Staff of Regrowth? Axe of Regrowth jest to jedna z najlepszych sikier. Może robić wszystko, co mógł robić Staff of Regrowth oraz od razu zasadza sadzonki na miejscu ściętego drzewa. Oczywiście używa te sadzonki, które masz w ekwipunku. Kraftuje się go używając Staff of Regrowth, Copper lub Tin Axe, 12 Jungle Sporów i 3 Veiny. I jeżeli macie inny kozacki item, czyli Fertilizer, który też został dodany w tym update'cie, który wytwarzany jest z 3 gównianych bloków, dosłownie, który pozyskuje się po zjedzeniu jakiegoś itemu i siedzeniu przez jakiś czas na toalecie. Potrzebne są jeszcze 3 kości i 3 aż bloki. Item jest dosyć drogi w craftingu, ale się opłaca, gdyż działa on jak bone meal w Minecrafcie, tylko że tutaj drzewo rośnie już po jednym kliknięciu. I w połączeniu z Axe of Regrowth można łatwo wyfarmić trochę drewna. Co myślicie o tych itemach, napiszcie w komentarzu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o update 1.4, możesz dać subskrypcję. Zostaw też like, aby kontynuować serię.